Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Jochemczyk, laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. No jutro jest Wielki Czwartek, później Wielki Piątek, Wielka Sobota. Czy mógłby ksiądz wprowadzić mnie i moich widzów w te trzy wielkie dni, tak po parę zdań o każdym dniu? Oczywiście. No, może ja może zacznę od początku. Wielki Post, czas oczekiwania i czas umartwienia, zresztą jak weźmiemy sobie mszał i poczytamy wszystkie komentarze, to sobie możemy uświadomić, czym jest ten Wielki Post, ten czas 40 dni. To jest ten czas szczególny, to jest ten czas łaski, tak jak to czytaliśmy na początku, jak się wchodziło w Wielki Post. I te teksty właśnie były ukierunkowane, żeby nie czekać, w sensie takim, bardzo często ludzie mówią, dobra, to następnym razem to zrobię, bo no już teraz za późno. Nie, to jest teraz ten czas, ten moment. I jeżeli ty ten moment teraz przegapisz, to ten moment już się nie wróci, ten czas. I nie wiadomo, czy do drugiego Wielkiego Postu ty dożyjesz, albo coś może się stać i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli chodzi o czas, ja też o tym nieraz mówiłem, ale też przypominam, jak ważnym i cennym darem jest czas i to, że my żyjemy w czasie, jesteśmy zdeterminowani czasem i ten czas no, jest nam dany po to, żeby go wykorzystać, po to, żeby poznać Boga, po to, żeby samych siebie poznać, bo my się w czasie też poznajemy w jakiś sposób. I poznajemy też Boga, poznajemy siebie po to, żeby Boga jeszcze bardziej ukochać i żeby za Nim podążać właśnie w tym kierunku, który Pan Bóg nam wyznaczył, albo inaczej, gdzie Pan Bóg nas zaprasza, to znaczy do życia wiecznego, bo wszystko jest ukierunkowane na zbawienie. To jest fundamentalne, o którym my dzisiaj zapominamy i w Kościele bardzo często dzisiaj kładzie się większy nacisk na ten wymiar jakiś taki socjalny, ten ludzki, tu i teraz, miłujmy się, traktujmy się jak bracia. I o Bogu się mało mówi, bo Bóg jest miłosierny, Bóg kocha. Także cokolwiek byśmy nie robili, to i tak Pan Bóg nam wybaczy, Pan Bóg nas kocha. To tak do końca nie jest. Trzeba, jeżeli Pan Jezus przyszedł na świat, jeżeli Pan Jezus nas prowadził, jeżeli Pan Jezus daje nam te wskazówki, daje nam przykazania, wskazuje na nie, daje nam sakramenty i to wszystko, to po coś to było i po coś to jest. Nie po to, że dzisiaj naraz dojrzeliśmy w Kościele katolickim, albo inaczej doszliśmy na taki wyższy poziom, że to wszystko, co było wcześniej, już jest nieważne. Cała tradycja, cała nauka, doktryna. Już teraz jest nowe oświecenie i każdy na swój sposób, no w taki sposób bardzo relatywny, może się zbawić. Ja w taki sposób, ty w inny sposób. I tak dojdziemy do tego samego Boga. Czy to będzie, nie wiem, Pan Bóg biblijny, czy to będzie Pan Bóg właśnie, nie wiem, żydowski, muzułmański, buddyjski, czy to nie ma znaczenia. Ważne, żeby być dobrym człowiekiem. No taka jest narracja dzisiejszego świata. No i niestety Kościół też to wchodzi. No i tworzy się taki zamęt i zamieszanie. No i w tym zamieszaniu ludzie dzisiejsi, to te nowe pokolenia, no już nie są uczuleni w taki sposób, jak myśmy byli jeszcze, czy nasi ojcowie, dziadkowie. No i zatraca się no, sens, zatraca się ta głębia, zatraca się wszystko, całe chrześcijaństwo. A więc tak, zaczynaliśmy, tak jak mówiłem, od Wielkiego Postu. Wielki Post można podzielić na dwie części. Pierwsza część Wielkiego Postu, taka no, przygotowywująca, zresztą wszystko w liturgii Kościoła jest stopniowe. Nic nie zdarza się tak naraz, tylko stopniowo do wielkich świąt
się przygotowujemy. Czy to jest Adwent, czy to jest Wielkanoc, jest to przygotowanie. Później oczywiście po Wielkanocy jest okres wielkanocny i w tym okresie wielkanocny, ten okres wielkanocny też nas do czegoś przygotowuje. Najpierw do wniebowstąpienia, a później po wniebowstąpieniu do bezpośrednio do zesłania Ducha Świętego, a więc do tej pełni, do narodzenia Kościoła oficjalnie Chrystusowego. Wracając do Wielkiego Postu. Pierwsza część, która została zakończona po niedzieli czwartej, a więc ta niedziela Letare, Letizia, niedziela, może inaczej tak ludowo powiem, niedziela, podczas której szaty liturgiczne są koloru różowego, tak samo jak to jest w trzecią niedzielę Adwentu. Później kolejna niedziela, piąta Wielkiego Postu, to jest wejście w drugą fazę Wielkiego Postu. Ta niedziela jest niedzielą piątą Wielkiego Postu, albo jeszcze druga nazwa jest tej niedzieli, jest to niedziela, pierwsza niedziela, pasyjna. Nie wiem, jak to po polsku się mówi. Dokładnie, teraz mi to po włosku przychodzi. Powiedz po włosku. Prima Domenica della Passione to jest. No to bo tak, po polsku chyba to brzmi tak, że to jest pierwsza niedziela pasyjna i przed tą niedzielą w liturgii Kościoła zachęca się, oczywiście kiedyś to było normą, to było, no tak miało być, przed tą niedzielą pierwszą pasyjną, albo inaczej piątą Wielkiego Postu, zasłania się krzyże. No i tu to ważne, żeby te krzyże zasłaniać w kościołach. I oczywiście kiedyś, albo inaczej w starej liturgii, były zasłaniane obrazy w kościołach, zresztą w starych kościołach, w ołtarzach bocznych i w głównym ołtarzu pozostały jeszcze tam, gdzie to nie zostało zlikwidowane, haki, gdzie były zawieszane specjalne zasłony i te obrazy, figury były zasłonięte na ten okres tych dwóch tygodni pasyjny. Później, i to jest właśnie ten okres takiego intensywnego wejścia po tej pierwszej fazie Wielkiego Postu, żeby w tym ostatnim dwóch tygodniach skupić się na pasji, a więc męce i pasji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Druga niedziela pasyjna, inaczej to jest niedziela palmowa. A niedziela palmowa jest początkiem Wielkiego, albo inaczej, jeszcze lepiej, w łacinie się mówi Settimana Santa, świętego tygodnia. Czy używając świętego tygodnia, czy wielkiego tygodnia, no daje nam to do myślenia, że to jest ten jedyny, najważniejszy, największy, wielki, święty tydzień. I każdy dzień tego tygodnia jest wielki, albo w języku polskim się mówi wielki poniedziałek, wtorek i tak dalej. W języku łacińskim jest Settimana Santa, czy po włosku, i jest poniedziałek święty i tak dalej, Giovedì Santo. I później ten wielki tydzień znowuż ma pierwszą fazę, te dni od niedzieli do środy. I później oczywiście punkt szczytowy, ten punkt taki kulminacyjny Wielkiego Tygodnia, to jest Triduum, Sacrum Triduum, Święte Triduum. A więc Wielki Czwartek, albo Święty Czwartek, jakby to było z łaciny, Wielki Piątek, Wielka Sobota i oczywiście później w kolejności w języku polskim Wielkanoc. W łacinie, czy po włosku, czy w różnych innych językach wtedy Wielkanoc nazywa się Pasqua, Pascha, a więc przejście. To też jest ważne, żeby sobie to uświadomić, co to jest Pascha, co to jest właśnie Wielkanoc. Bo my, używając też tych słów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, Wielkanoc, no to no, tak rozkładając to słowo na części pierwszą, to jest Wielkanoc, to znaczy jakaś noc wielka, jakaś noc święta. To znaczy, że tej nocy coś wielkiego, świętego się wydarzyło i się wydarza, bo my to powtarzamy, uobecniamy właśnie w tym Wielkim Tygodniu. I teraz idąc po kolei, Wielki Czwartek.
Wielki Czwartek Pan Jezus ustanawia dwa sakramenty fundamentalne. No, warto o tym przypomnieć, bo dzisiaj w czasach, kiedy wszystko jest podważane, wątpliwości, jakieś podawane wątpliwościom, wszystko jest względne, wszystko jest płynne. Bardzo często też właśnie w internecie, nie wiem, TikTok i różne inne jakieś takie filmiki, pojawiają się niektórzy ludzie, nie wiem, jakby ich nazwać, trolle. Czasami gdzieś no, coś tam przeglądam i wyskakuje ktoś, zaczyna mówić takie brednie, ale w taki sposób, no, niektórzy taki pseudonaukowy, gdzieś tam cytuje ktoś jakieś kawałki Pisma Świętego i robi ludziom zamęt z głowy, oczywiście w głowie, ludziom młodym, którzy tego nie wiedzą, nie mają tego przygotowania, nie mają tych fundamentalnych takich, tej wiedzy katolickiej, biblijnej. No i oczywiście słuchają tego, przyjmują to, jakoś to sobie przyswajają i oczywiście dalej to przekazują i to tak jak właśnie prasa, nie? Ktoś coś powie, ktoś coś napisze, jakieś kłamstwo, potem to jest przekazywane i ktoś to złapie, następna gazeta, następna i w końcu po kilku przedrukach staje się to normą i prawdą. I ten sam mechanizm pojawia się właśnie, jeżeli chodzi właśnie o takie zakłamywanie albo wręcz no, wyśmiewanie tego, co katolickie, tego, co święte. I no, dzisiaj ludzie Kościoła, a więc hierarchia, bardzo często no, udaje, że nic się nie dzieje i nikt nie zabiera tutaj głosu, żeby stanąć w prawdzie, żeby sprostować, żeby powiedzieć taka, jaka jest realna rzeczywistość. A więc tak. Pan Jezus ustanawia Wielki Czwartek dwa sakramenty. Sakramenty, które bez siebie nie mogą istnieć. Te sakramenty potrzebują siebie nawzajem, żeby istnieć w Kościele. A więc sakrament Eucharystii, a więc Pan Jezus rozpoczyna podczas ostatniej wieczerzy ofiarę swojego życia. Ustanawia sakrament kapłaństwa. Żeby była Eucharystia, potrzebny jest kapłan. Ten kapłan hierarchiczny, a więc ustanowiony przez Chrystusa, Pan Jezus ustanawia swoich apostołów kapłanami, im przekazuje. Pan Jezus mówi do nich, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, a więc mówi to do nich. Tutaj można by jeszcze mówić o różnych innych rzeczach, ale nie mamy na to dużo czasu. Może kiedyś tutaj z panem doktorem Krajskim to weźmiemy sobie to do jakiś program, bo dzisiaj ten sakrament Eucharystii jest deptany, jest dewaluowany, jest profanowany poprzez dawanie albo pozwalanie, albo inaczej, zmuszanie bardzo często w jakiś sposób ludzi do przyjmowania, albo inaczej jeszcze powiem, do łamania sumień, bo bardzo często ludzie tego nie chcą. Zmusza się ich, żeby powstawali z kolan i żeby przyjmowali komunię świętą do ręki. I tu wejdę księdzu w słowo, teraz jeździ po Polsce taka aktorka, która kiedyś była satanistką, a teraz ona mówi, że się nawróciła i ją hołubią księża i biskupi. I ona jeździ po parafiach, naucza o Najświętszym Sakramencie w trakcie mszy świętej. No i między innymi mówi, że koniecznie wszyscy bierzcie komunię świętą na rękę, bo przecież Chrystus dawał na rękę, prawda? I jakby nie dawał, ale kapłanom, dawał, ale biskupom. Skąd wiadomo, że Chrystus dawał na rękę? No bierzcie, bierzcie. A nie, 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 to jest tłumaczenie polskie. Accipite jest po łacinie. A więc to nie jest takie, właśnie o tym przed chwilą mówiłem, że do tego, kiedyś wrócimy do tego programu, żeby to wytłumaczyć z języka łacińskiego, że to nie jest tak, jak jest wytłumaczone w naszym języku, bierzcie, to znaczy brać do ręki, tylko accipite, to znaczy przyjmujcie, żeby przyjmować. No tak, ale to byli komunie. Kapłani. To tak, byli ale to też, jeżeli będziemy wychodzić od tego, że Pan Jezus daje im na rękę, no to wtedy oczywiście wspomagamy albo dolewamy ognia, oliwy do tego ognia, tej herezji, albo inaczej, tej profanacji no, kolektywnej na skalę no, światową, kosmiczną, że komunia święta, kiedyś to było nie do pomyślenia w Polsce, bo na świecie to się zaczęło dziać powoli, krok po kroku, od lat tam, nie wiem, 70.
a dzisiaj jakby stało się to normą, że komunia musi być do ręki i na stojąco, a najbardziej teraz do tego się przyczynił tak zwany COVID, że to tak weszło w świadomość ludzi, że niektórzy ludzie no, boją się, no trzeba tak, bo to jest bardziej higieniczne. No, to jest w ogóle nielogiczne, a już w ogóle o tym, że to w ogóle nie jest wcale higieniczne, ale to nie ma na to czasu, żeby to tłumaczyć. Komunia święta powinna być, o tym też mówią wielcy święci, święty Tomasz, przypominał o tym też papież Benedykt XVI i bardzo wielkich ludzi Kościoła. Jak powinna być godnie przyjmowana komunia, a więc jaka jest postawa naszej tożsamości, a więc naszego człowieczeństwa, naklęcząco i do ust. I to jest jedyna właściwa i dobra katolicka postawa, żeby przyjmować ten sakrament. Bo jak sobie uświadomimy, co to jest właśnie sakrament Eucharystii, to nam nie przyjdzie do głowy, żeby przyjmować go w jakikolwiek inny sposób. Przyjmowanie na stojąco i do ręki jest taką formą bardzo złą, negatywną, bo to jest, jakby to nazwać, stawiamy się tak przed Bogiem w takiej pysze, jakby na równi, nie? To jest taka tendencja teraz, że Pan Bóg jest moim bratem, a więc praktycznie prawie na równi jest taki jak ja. A więc mało się różni ode mnie, jest tylko takim ojcem, ale i zatraca się ta otchłań, jaka nas dzieli pomiędzy nas jako bytu, a Boga, naszego Stwórcę. Bóg jest miłością, Bóg jest Ojcem oczywiście, ale tutaj trzeba zachować ten dystans i tą bojaźń Bożą, która właśnie w takich formach tych nowoczesnych, modernistycznych pomaga, żeby zatracić właśnie tą bojaźń i ten dystans do Pana Boga, który powinien być zachowany. A więc Wielki Czwartek, wracając do tego, Pan Jezus ustanawia te dwa sakramenty. Kapłaństwo, które jest też dzisiaj poddawane pod wątpliwość, no bo dzisiaj się mówi, wszyscy jesteśmy kapłanami na mocy Chrztu Świętego i czy jest potrzebne jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach to kapłaństwo hierarchiczne. Są różne głosy, ale nie będziemy na ten temat dyskutować, rozmawiać. Musimy omówić jeszcze Wielki Piątek i Sobotę. Poczekamy, co będzie, co nam czasy przyniosą i jakie wiatry powieją z Rzymu. A więc te dwa sakramenty Pan Jezus ustanawia Wielki Czwartek. I to jest fundamentalne. Te sakramenty, tych sakramentów nie ustanowił Kościół, nie ustanowiła hierarchia, jak często się to mówi, że to sobie wymyślili księża, Kościół jako instytucja i tak dalej, i tak dalej. Później bardzo szybko, bo nie mamy na to dużo czasu, przechodzimy do drugiego dnia, Triduum Sacrum, a więc do Wielkiego Piątku, a więc i tutaj jest dzień aliturgiczny, w tym dniu Kościół katolicki nie sprawuje ofiary eucharystycznej, a więc mszy świętej, wstrzymuje się, to jest dzień żałoby, w tym dniu Pan Jezus umiera na krzyżu za nas, dla naszego zbawienia, odkupując nas swoją krwią drogocenną. Także tutaj też liturgia bardzo bogata, bardzo piękna, wielkopiątkowa, ale też na to nie ma czasu, to by trzeba też wziąć mszalik i po kolei wszystko omówić. Jako młody człowiek, kiedy chodziłem do kościoła swojego parafialnego, oczywiście to była nowa liturgia, też mnie to wtedy bardzo zafascynowało i sprawiło, że zacząłem się powoli przybliżać do kościoła, do liturgii. Oczywiście później w konsekwencji tego zdobywać wiedzę i odkrywać liturgię wszechczasów, a więc liturgię tradycyjną, liturgię tą, która zawsze była w Kościele, na której wzrastali wielcy święci i Kościół przez wieki wzrastał i doszedł do naszych dzisiejszych czasów. Później oczywiście przechodzimy z Wielkiego Piątku po śmierci Pana Jezusa.
do Wielkiej Soboty. To jest też kolejny dzień ciszy, aż do wieczora, kiedy to Kościół przygotowuje się do Wigilii Paschalnej, a więc najpierw poświęcenie ognia, później oczywiście cała liturgia, zapalanie, poświęcenie paschała, więc śpiewanie egzultetu, czytania biblijne, Stary, Nowy Testament, w jaki sposób w tych czytaniach ta głębia, która tłumaczy, wsłuchując się właśnie w teksty tych czytań biblijnych, liturgicznych, możemy sobie uświadomić, zrozumieć, czym jest Wielkanoc, a więc Pascha, to przejście, na przykładzie też właśnie Starego Testamentu, tego przejścia, wyprowadzenia Żydów i tak dalej. Później oczywiście, który punktem kulminacyjnym jest msza święta Wigilii Paschalnej, a więc już ta msza rezurekcyjna, która no, jest tym punktem takim jakby szczytowym, kulminacyjnym no, zakończenia okresu Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, a więc Triduum Sacrum i wejście później w świętowanie Wielkiej Nocy i później oczywiście Wielkanoc. Pan Jezus ustanawia kolejny sakrament. A więc, drodzy bracia i siostry, podczas Wielkiego Tygodnia, od czwartku do niedzieli, Pan Jezus ustanowił trzy sakramenty. O tym rzadko się mówi, albo czasami ludzie sobie tego nie uświadamiają, bracia i siostry, że Wielki Czwartek, kapłaństwo, Eucharystia i sakrament wielkanocny, który wypływa właśnie z męki, śmierci, zmartwychwstania, jest sakrament spowiedzi, a więc sakrament miłosierdzia, sakrament przebaczenia. Żeby ten sakrament mógł być, także tu jest i cała hierarchia, oczywiście jest chronologia. Wszystko musi być tak po kolei, jak Pan Jezus to ustanowił. To ma swój sens, to ma swoją logikę, że jest kapłaństwo, jest Eucharystia, no i oczywiście musi być to oczyszczenie, a więc sakrament wielkanocny, a więc sakrament spowiedzi. Żeby był sakrament spowiedzi, trzeba nam kapłanów. I oczywiście człowiek podchodzi do sakramentu, kapłan daje rozgrzeszenie, tak jak Pan Jezus dał ten fakultet apostołom, a przez apostołów wszystkim kapłanom całej hierarchii w Kościele katolickim. I po spowiedzi, mówiliśmy po oczywiście spełnieniu wszystkich warunków, pięciu warunków dobrej spowiedzi, rachunek sumienia, szczera spowiedź, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. Powiedziałem już pięć? Nie, ostatniego zabrakło. Zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie, właśnie. I zadośćuczynienie. Także wszystkie te pięć warunków są bardzo ważne do spełnienia, żeby sakrament spowiedzi też był ważny. I oczywiście wtedy możemy przystąpić do Eucharystii, a więc do Komunii Świętej Wielkanocnej, tylko wtedy, kiedy właśnie spełnimy to wszystko, przyjmiemy, podejdziemy do sakramentu spowiedzi i potem możemy przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii i oczywiście żyć w stanie łaski uświęcającej. Tutaj przypominam, zachęcam wszystkim słuchaczom, nie wiem kiedy. Widzą. Widzą, tak, kiedy ten program będzie w środę nadawany. Przed Wielkim Czwartkiem. Tak, to przypominam wszystkim, że od Wielkiego Piątku, od godziny trzeciej, tutaj zachęcam do czytania dzienniczka świętej siostry Faustyny, to jest bardzo ważne. Otwierają się zdroje Bożego Miłosierdzia. Serce Pana Jezusa zostało otwarte na krzyżu przez właśnie włócznie żołnierza i do niedzieli przewodniej, albo inaczej niedzieli białej, albo inaczej jeszcze teraz niedzieli miłosierdzia jest ten czas tej nowenny. Każdego dnia, zresztą w dzienniczku jest zapisana ta nowenna, można to znaleźć też w internecie, żeby ją odprawić. Ważne jest, żeby właśnie się wyspowiadać i kto oczywiście się będzie w stanie łaski, bezpośrednio wyspowiada się, czy przed Wielkanocą, czy w czasie Wielkanocy, czy no, zdąży to zrobić do niedzieli miłosierdzia,
i przyjmie w tej intencji Komunię Świętą, tak jak jest to napisane, Pan Jezus, to nie, że to jest napisane, ale Pan Jezus to powiedział do świętej Faustyny, żeby to zostało, żeby ona to zapisała i żeby to przekazać, wtedy, no, może użyję takiego brzydkiego słowa, raz w roku Pan Jezus daje nam taką promocję Bożego Miłosierdzia, gdzie wszystkie nasze grzechy no, zostają jakby odpuszczone, zostaną przebaczone i kary, i winy, i tak dalej. Także człowiek po spełnieniu, po odprawieniu tej nowenny dziewięciodniowej, po spełnieniu tego wszystkiego, oczywiście jeżeli to zrobi tak jak trzeba, w niedzielę wielkanocną przystępując do Komunii Świętej, jego dusza będzie tak jak u człowieka, który przyjął sakrament Chrztu Świętego, a więc oczyszczona karta bianka, znaczy biała karta, i znowu wtedy jakby z czystym, oczyszczonym takim sercem i duszą wchodzimy w ten okres cały wielkanocny, żeby się przygotować na moment później w niebo wstąpienia Pana Jezusa i do samego zesłania Ducha Świętego, które też jest bardzo ważnym momentem w życiu Kościoła po Wielkanocy, później w tej hierarchii ważność i wielkość tego momentu, bo cały Kościół Święty i my wszyscy w Kościele, dzieci Boże, żyjemy albo inaczej działamy przy pomocy Ducha Świętego, a więc trzeba Ducha Świętego wzywać i prosić o pomoc. Zresztą Pan Jezus o tym też mówi i Pismo Święte o tym mówi, że bez pomocy, albo inaczej bez asystencji Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wyznać, że naszym Bogiem jest Chrystus, że naszym Bogiem jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Powinniśmy kończyć, ale chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, bo tak po Wielkanocy wyjdzie książka autorstwa Dariusza Pawlaka i mojego, takie nasze rozmowy. I w trakcie tych rozmów, mówiąc o protestantyzacji Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II, Dariusz Pawlak, teolog od 40 lat, praktykujący teolog, znaczy praktykujący teologię, mówi, że jednym z bardzo mocnych znaków tej protestantyzacji jest to, że zaczyna się kończyć jakby całą historię zbawienia, wszystko na krzyżu, a mało się mówi o zmartwychwstaniu, że to właśnie tak protestanci robią, którzy jakby eksponują tylko krzyż, chociaż wcale nie mówią o cierpieniu, o mądrości krzyża i tak dalej. I Pawlak mówi, że w Kościele katolickim zaczyna się to samo, że kiedyś w kościołach no pierw był krzyż, a później wysoko na ołtarzu było zmartwychwstanie, a teraz już jest tylko krzyż. Co ksiądz na to? No bo niedziela wielkanocna, Wielkanoc to jest święto zmartwychwstania. Tak, no jest triumfem Chrystusa, zwycięstwem nad grzechem, nad śmiercią, bo oczywiście śmierć jest konsekwencją grzechu. A więc Pan Jezus zwycięża. Zresztą nasze polskie piękne pieśni wielkanocne o tym mówią. Wystarczy też, tak jak kiedyś to mówiliśmy na temat Bożego Narodzenia, przeczytać, przestudiować, przemedytować nasze piękne pieśni wielkanocne, które są pełne głębi i teologii. Nie tylko śpiewając, ale też zastanawiając się nad treścią tych pieśni. Oczywiście, no, też tutaj ważne, fundamentalne jest to, że w życiu każdego człowieka, katolika, no, nie można usunąć krzyża. Krzyż musi być w naszym życiu. Zresztą, może powiem inaczej jeszcze. No tak, ale krzyż tak, ale to znaczy zaraz, cierpienie. Tak, ale krzyż też Chrystusa, musi być naszym tym punktem takim stałym. Powiem o tym, o czym nie mówiliśmy wcześniej, bo zaczęliśmy od Wielkiego Czwartku. A trzeba by tutaj teraz wrócić się troszeczkę jeszcze, parę dni wcześniej, Niedziela Palmowa. W Starym Rycie Niedziela Palmowa przed Mszą Świętą, bo kiedy była procesja z palmami, poświęcenie palm, szło się wtedy do kościoła, bo to było poza kościołem, w jakimś innym kościele obok czy kaplicy, i wtedy drzwi główne do kościoła były zamknięte i ktoś tam stał od wewnątrz i kapłan, diakon, no ktoś, kto no zazwyczaj to był diakon, jeżeli nie było, to kapłan, brał wtedy krzyż procesyjny
który był oczywiście osłonięty, bo no, niedziela palmowa, no to jeszcze krzyże są zasłonięte na fioletowo. I wtedy tym krzyżem, tą dolną częścią krzyża, bił w drzwi kościoła, uderzał 3 razy. I oczywiście był odmawiany specjalny psalm na przemian. Tam był chór jakiś w kościele, osoby, i tutaj przed. I za 3 razem te drzwi się otwierały. I wtedy kapłan oczywiście z całą służbą liturgiczną i z ludem później za kapłanem wchodzili do tego kościoła. Pierwszy wchodził kapłan, czy tam służba liturgiczna i ludzie za tym. Jaki był tego sens i przekaz? O tym wspominał Benedykt XVI, o tym pięknym zwyczaju. Zresztą ten zwyczaj się zachował jeszcze dzisiaj w starej liturgii, pomimo tego, że przy reformie liturgicznej już przed Janem 23, a więc Pius XII, to zostało zreformowane i usunięty ten szczegół, ale bardzo głęboki, bardzo piękny. To uderzanie tym krzyżem o te drzwi do kościoła. Jaki jest przekaz? Przekaz jest taki, że główne drzwi do kościoła są symbolem bramy do raju. Kościół oczywiście no, tutaj symbolizuje raj, nie? To te drzwi główne to są drzwi do raju, a żeby otworzyć te drzwi, to trzeba nam klucza. A klucz, który otwiera te drzwi, to jest właśnie krzyż. Krzyż jest tym kluczem. Także to jest bardzo piękne, proste, głębokie wytłumaczenie tego wszystkiego. Ja rozpocząłem posługę w moich parafiach. Nie wiedziałem o tych wszystkich tradycjach wtedy jeszcze tak bardzo. I pamiętam, że ludzie teraz, nie? To było 14 lat temu, jak była niedziela palmowa, zakrystianin oczywiście przygotowali krzyż procesyjny, chociaż nie było liturgicznej obsługi i tak dalej. Ktoś tam ten krzyż trzymał, no i na zewnątrz poświęcenie palm i później do kościoła żeśmy szli, drzwi zamknięte. Zakrystianin rygorystycznie zamykał drzwi od środka i oczywiście ludzie teraz, jak to było pierwszy raz, ludzie mówią, teraz ksiądz musi tym krzyżem uderzyć 3 razy w drzwi i drzwi się otworzą i wtedy wchodzimy. Taka jest tradycja i tak ma być i my to chcemy zachować. No i wtedy zacząłem się pytać księży, którzy mi to wytłumaczyli i no, zrozumiałem i oczywiście zachowuję też ten zwyczaj. Jest bardzo piękny, zresztą w naszej diecezji nawet podczas nowej mszy też wielu księży zachowuje go. Nawet biskupi też to praktykują. Także pomimo tego, że niektóre rzeczy zostały zreformowane, zmienione, jakoś tak bardzo zakorzeniły się w tradycji ludowej, że no, nie da się ich zmienić. Tak samo jak na przykład oktawa Bożego Ciała została zniesiona, kiedy była reforma liturgiczna i większość oktaw, znaczy prawie wszystkie oktawy zostały zniesione, oprócz 2. Oktawa Bożego Narodzenia i oktawa Wielkiej Nocy praktycznie została tak oficjalnie. Później Paweł VI jeszcze na końcu zniósł do końca chyba nieświadomie oktawę zesłania Ducha Świętego. Ale to już inna historia. No i ta oktawa Bożego Ciała oficjalnie w kościele jej nie ma, a w wielu parafiach w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, po Bożym Ciele jest jeszcze 8 dni chodzenie wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem właśnie na pamiątkę tej oktawy. Tego to jednak to zachowało się to w pamięci i jakby w tożsamości chrześcijańskiej poszczególnych parafii, diecezji i oczywiście kościoła. No tak, ale krzyż jest jedyną drogą do zmartwychwstania, a zmartwychwstanie jest uwieńczeniem tej całej drogi. Zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie potem nas. Oczywiście, tylko no, póki my żyjemy na tym świecie, no krzyż jest naszym, jakby można by tak powiedzieć, takim no, nieodzownym towarzyszem, który każdy z nas powinien dźwigać swój krzyż i oczywiście stać pod krzyżem, trzymać się mocno tego krzyża, bo to jest ten nasz, tak jak kiedyś to mówiłem, takim punktem fundamentalnym, a więc pewnym punktem, nie jest w czymś zawieszeniu, w jakimś zawieszeniu, nie jest jakiś względny, nie jest jakiś płynny, ale jest konkretny, nie? No i przez krzyż wchodzimy do
do życia, a więc do życia wiecznego. Krzyż to znaczy cierpienie, praca nad sobą, wysiłek i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, ale też mówimy o krzyżu jako symbolu, żeby krzyża zresztą bronić, żeby krzyża się nie wstydzić i na pewno ktoś mnie teraz skrytykuje, ale chciałbym tu zacytować Jana Pawła II, który na mszy świętej pod Krokwią, to było 6 czerwca, wołał. Ja na tej mszy tam byłem seminarzystą, klerykiem wtedy, jak on wołał podczas tej mszy na kazaniu: brońcie krzyża, ten krzyż, który tutaj stoi na Giewoncie i patrzy i pada cieniem na Polskę od Tatr aż po Bałtyk, ten krzyż woła sursum corda, brońcie krzyża, nie wstydźcie się krzyża. Także te słowa piękne, głębokie i mocne Jana Pawła II powinniśmy sobie wyryć w sercu, nawet same te słowa sursum corda na temat właśnie krzyża, który jest takim symbolem, jeżeli chodzi o nas Polaków, o Polskę, na tym najwyższym punkcie, jakim jest Giewont, który właśnie pada, jak mówił to Jan Paweł II, cieniem na Polskę całą. My jesteśmy w cieniu krzyża i w tym cieniu powinniśmy pozostać. Nie powinniśmy od krzyża się oddalać, nie powinniśmy tego krzyża odrzucać, nie powinniśmy się krzyża wstydzić. Tak, i jeszcze powiem na koniec. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to sobie życzę sobie, samemu sobie, ale też wszystkim telewidzom, żeby sobie to uświadomić. Dzisiaj, kiedy jest walka z krzyżem, kiedy krzyże się usuwa, kiedy oczywiście się straszy, że te krzyże będziemy usuwać w miejscach publicznych. Także jeżeli będziemy się wstydzić, będziemy ten krzyż usuwać, profanować, to stracimy naszą tożsamość i stracimy naszą ojczyznę, stracimy wszystko. To nie jest strasznie, taka jest konsekwencja. Zresztą niestety my Polacy nie uczymy się na błędach i Polak, jak to mówi przysłowie, przed szkodą i po szkodzie głupi. Nie uczymy się tego i to, w którym kierunku teraz idziemy, jakie konsekwencje będziemy ponosić, to jest niczyja wina, jak tylko nasza, bo myśmy tak wybrali i jesteśmy odpowiedzialni i konsekwencje będziemy tego ponosić. Jeżeli nie staniemy na wysokości i nie będziemy bronić Krzyża Chrystusowego, a więc naszej wiary, nie pozwolimy deptać naszej wiary, naszych świętości. I to jest bardzo ważne, żeby sobie też uświadomić w okresie teraz tych ostatnich dni Wielkiego Tygodnia, Triduum Sacrum, ale przede wszystkim Wielkiej Nocy, oczywiście okresu wielkanocnego i przez całe nasze życie. Bo to nie jest tylko na teraz, to nie są emocje, takie jest nasze życie i my musimy za to brać odpowiedzialność, inaczej będziemy płacić za to konsekwencje. Polska już nie raz dostała, Polska i Polacy, i były zabory, i Polski nie było, i Polska powstała i zmartwychwstała, tylko dlatego, że była wiara, że ta wiara była przekazywana, albo inaczej powiem, że ci młodzi Polacy ssali z mlekiem matki miłość do Boga, Matki Bożej i do ojczyzny. To są fundamentalne sprawy, zresztą o tym mówił nam kardynał Wyszyński, oczywiście wielu ludzi młodych już nawet nie wie, kto to był kardynał Wyszyński, jacy to byli wielcy Polacy, czy święty Maksymilian Kolbe, czy różni inni wielcy Kościoła polskiego, a warto sobie to przypomnieć, warto sobie to uświadomić, bo ta spuścizna, czy męczennika błogosławionego księdza Popiełuszki, czy świętego Maksymiliana Kolbe powinna być na nowo odkrywana i przekazywana przyszłym pokoleniom, żeby Polska przetrwała, żeby oczywiście nie tylko sama Polska, ale Polska przetrwa, jeżeli zachowa swoją tożsamość. A naszą tożsamością jest katolicyzm, jest chrześcijaństwo, bo Polska rodzi się właśnie
w momencie chrztu swojego świętego, który został przyjęty w 966 roku. I o tym trzeba pamiętać. Proszę Państwa, zobaczymy się dopiero pewnie w święta. W Karnezie nie zobaczymy się Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę, ten czas poświęćmy Panu Bogu. Natomiast na te dni i na kolejne wszystkie dni proszę mojego gościa, księdza Tomasza Jochemczyka o błogosławieństwo dla mnie, dla mojej rodziny i wszystkich tych, którzy ten program oglądają. Oczywiście chciałbym zachęcić, żeby te ostatnie trzy dni nie były takim czasem jakiegoś wielkiego pośpiechu, sprzątania, przygotowywania, robienia zakupów, nie wiem, myślenia o obiedzie wielkanocnym czy śniadaniu i tak dalej, ale żebyśmy poświęcili ten czas, Wielki Czwartek, szczególnie Wielki Piątek, na adorację Pana Jezusa w grobie, na ten czas takiej refleksji, zamyślenia, żeby czuwać, żeby być. Zresztą Pan Jezus sam powiedział do świętej Faustyny, kto będzie czuwał i rozmyślał moją mękę, nawet 15 minut, ten otrzyma tyle łask, że nawet sobie nie może tego wyobrazić taka dusza. A więc trwajmy przy Chrystusie w Wielki Piątek, szczególnie w godzinie łaski, w godzinie śmierci, o godzinie trzeciej, kiedy usłyszymy zegar wybijający godzinę trzecią, zatopmy się właśnie w medytacji, w modlitwie, towarzysząc Panu Jezusowi, który za nas cierpiał rany. Wszystkim z całego serca błogosławię i życzę owocnego przeżycia Triduum Sacrum i oczywiście później wejście odnowionymi na duszy i na ciele, szczególnie na duszy, a więc oczyszczonymi sakramentem wielkanocnym, żeby świętować Wielkanoc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.